Liczba testów na HIV jest różna w różnych PKD, przy czym część z nich zbiera informacje statystyczne jedynie na temat liczby pozytywnych wyników, a nie liczby wykonywanych testów. Wiemy na pewno, że na początku pandemii w 2020 roku ta liczba testów była około 50% niższa i jest to spowodowane tym, że w początkowym okresie pandemii wiele miejsc, w których można zrobić test, było po prostu zamkniętych. Ograniczenia związane z pandemią spowodowały to, że takie punkty, w których można zrobić test, są mniej dostępne. W niektórych miejscach trzeba na przykład telefonicznie lub mailowo zarezerwować wizytę przed przyjściem, a przed pandemią można było do każdego takiego miejsca wejść na rozmowę z doradcą i zrobić test, można powiedzieć tak, z ulicy. No i też takim powodem, dla którego się wykonuje teraz mniej testów, jest fakt, że COVID-19 jest teraz tak w cudzysłowie najważniejszym wirusem, co sprawiło, że o HIV się nie myśli, a więc również nie wykonuje się testów na HIV. Jeżeli chodzi o konsekwencje późnego wykrycia HIV, no to jest to przede wszystkim namnażanie się wirusa, rozwój AIDS, no i spadek naszej odporności. Odnośnie tego, czy obecnie HIV wykrywa się w późniejszym stadium. Tak, mówią tak specjaliści, lekarze chorób zakaźnych, widzą to przede wszystkim na oddziałach chorób zakaźnych, gdzie liczba pacjentów z późną diagnozą ciągle rośnie. Zdarzają się pacjenci z pełnoobjawowym AIDS, co jak słyszymy, no, zdarzało się wcześniej w XX wieku. Jeżeli chodzi o objawy związane z zakażeniem HIV, to jest to gorączka, nudności, bóle mięśni, bóle stawów, bóle głowy, bóle gardła, powiększenie węzłów chłonnych, bóle brzucha z biegunką, utrata apetytu. Tak więc objawy HIV można z łatwością przeoczyć lub pomylić z grypą. Pierwsze oznaki zakażenia pojawiają się do 6 tygodni po wniknięciu wirusa, który później jakby przechodzi w taki stan uśpienia i pozostaje w nim nawet do 10 lat. Dopiero po długim czasie od zakażenia pojawiają się pierwsze oznaki upośledzenia odporności. Dlatego też tak ważne jest, aby się testować po zachowaniach ryzykownych.